Siemano kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj postaram się bez klaskania, bo ostatnio coś mi z tym klaskaniem za dużo wyszło. Słuchajcie kochani, no dzisiaj jestem mówiony z Mikim do fryzjera. Mam na godzinę 15:10. Ale zanim przejdziemy do przyjemności, to oczywiście mamy trochę obowiązków w domu. Ale to wyjdziemy na dwór i zobaczymy, co jest dokładnie do zrobienia. A więc zapraszam na film kochani. No i jesteśmy na dworze. Moi drodzy, decyzja zapadła, słoneczko przyświeca, a więc zabiorę się za koszenie trawy, bo już widzę, że wszyscy dookoła mają pokoszone, tylko ja chyba się tak włamałem, a więc za chwilę się za to biorę, jest wcześnie, szybko to ogarnę, no a potem tak jak mówię, będzie czas na przyjemności. A tam jest ten domek na dole, co oni właśnie wtedy go przestawiali. Już tam mieszka ta dziewczyna. Dobra, to ja się chytam za robotę. Bo trochę tego tu mam. Trawka ogarnięta. Elegancko, dzisiaj ma być 17 stopni. Zobaczcie, właśnie przychodził sąsiad i dał mi pasztetkę. Robią świniobicia. I właśnie dał mi na próbę i powiedział, że jak następnym razem będę chciał, to mogę się też dopisać. A więc to zrobię, no. Jakieś takie czyste mięso na przykład, nie? Boczek, nie boczek, jakieś tam inne te. Boczek to nie czyste mięso, no ale coś takiego, wiecie, o co mi chodzi. Dobra, mordeczki, widzę, że już tam stateczki wodują. Czyli mamy już powoli wiosnę, no. Przynajmniej tu tak czuć. Czuć moją trawą skoszoną. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam zapach skoszonej trawy. A więc jeszcze się trochę ponapawam i idę do domu coś porobić. No i zawijam na miasto do Spinkiego. Tak kochani, jesteśmy w Kampen. Ja się tu umówiłem ze Spinkim. Idziemy zobaczyć, zobaczcie po drugiej stronie. Nie wiem czy widzicie, tam jest taka plaża. O, tam, dokładnie tam. Tam później jak będzie ciepło, będzie stał bar. Ale ja nie o tym. Idziemy do Spinkiego, bo już jesteśmy umówieni, jak wiecie, do fryzjera dzisiaj szarpiemy. O, siedzi, już tam macha. Ale powiem ci, że pogoda jest zajebista, żeby sobie tak nad wodą posiedzieć. Siemano. Czekaj, muszę. Siema, o, siemanko, siemanko mordeczko. Nie zwracajcie uwagi na moją fryzjerę? Nie, na moją fryzjerę. Na moją fryzurę, bo jest nienażelowana. Zobaczcie jaka paczanka. Ale zobacz tu. Zobacz tu. No i to się chwali. To jest Eichenberg, własna marka. Jest. Papryka. Papryczka musi być, kurczę, nie, a to tamto, no ale jest pięknie. Te statki, nie? Jest naprawdę, dzisiaj jest bajecznie, nie? Odżyło miasto po lockdownie. Tak, odżyło. Ja tam słuchaj, na mieście chciałem przejść, ale tam jest tyle ludzi, że masakra, nie? Słuchaj, mam taką propozycję. Mamy fryzjera za 40 minut, może byśmy poszli sobie na małe piwko, bo ja się boję tak na trzeźwo, wiesz, moich włosów fryzjerowi dawać. No powiem ci, że dobry plan, no kurde, to mi się właśnie podoba, stary. To lecimy. A więc dobra, to lecimy dalej, nie? Lecimy gdzieś tam, na Bronka i tam sobie pogadamy, nie? Dobra, spoko, a więc zostańcie z nami. Tego mi brakowało, Hara. Tak. Beztroskiego życia. Dokładnie. Widzowie, wasze zdrowie. Wasze zdrówko, mordeczki. Żyjcie jak najdłużej. I jak subskrybujcie najlepiej. Jak najdłużej. Dokładnie. Wasze zdrówko, kochani. Grolsik dzisiaj wjeżdża. Nie ma to jak się napić na tarasie, nie? Wykwintne piwo. Wykwintne. Co, mówisz, że wczoraj zajebisty film oglądałeś? Tak, no fajny film. No, Joker, wciągnął mnie Joker, no. Widziałem właśnie, widziałem reklamę gdzieś, nie? No, ci powiem. Kto oglądał Jokera, niech pisze w komentarzu. Tak, jak nie, no to obejrzcie się. Fajny, fajny film, nie? Siema. Ciekawy, wciągający, nie? Pozdrawiamy serdecznie z Pinky Holland TV. No. Co, wypijemy piwko, o, obetniemy włosy, zobaczcie, my chodzimy tak samo, Ochar ma takie krótkie, a zobaczcie jaką ja mam paczangę. No, ale ja tylko, że ja góry, nie, ja górę sobie żeluję, tylko boki sobie skracam, a górę sobie zostawiam, lekko przycinam i wiadomo, na żelnie, jak Elvis Presley. Ja Elvis Presley, no, ja to znowu na krótko wolę i tyle, szybko no pierdzieli i ten. A co dzisiaj, jakie plany? Po fryzjerze muszę skoczyć do Jarka. A. Posiedzę u niego z 2-3 godziny i będę do chaty jechał, nie? A. No jeszcze przy ogrodzie trochę roboty mam. Co będziesz robił? Trawę będziesz trawę już mam praktycznie skoszoną, tam muszę takie gałązki pozbierać. Ale gadałem dzisiaj z sąsiadem, ja mam taką dupną plandekę w takie kurde liście i ja te kury co on tam ma, to se odgrodzę po prostu. Będę na tym wieszał całą plandekę, na tym płocie. Że zasłoni się, nie będzie ich widać. Zasłonię, już dzisiaj z nim gadałem, nie ma problemu. Które tam o kurach my pogadali, o takich głupotach. No nie jest, że ma nowe kury, że ostatnio jedna koło niego przyszła, że mówi o kurwa, myślał, że się zesra, a tu ciul jajko mu poszło na nogę, nie? I brek z niego, no.
No nie, zapowiadał, że ma automatyczną klapę do otwierania, że sobie mogą wychodzić i potem... On takim fanem tych kur jest, nie? Tak, o 8 się zamyka ta brama i mówię, a co jak zostaną na dworze? Nie, nie, bo jak się ciemno robi, to wszystkie kury już idą do domu. Ja mówię, aha, ha, one już spoko, tak są nie? Nauczone pewnie. Tak, jak jest ciemno, to one już idą na grzędy i tam sobie siedzą. A specjalnie sobie tutaj w takim spokojniejszym miejsce znaleźliśmy przy rzece. Pytaliście się przy jakiej rzece Ochar mieszka, to jest rzeka Aisel. Ach, dokładnie. Miejscowość Kampen aktualnie, nie? Miejscowość Kampen, no. 40 tysięcy mieszkańców. Ja tu mieszkałem 8 lat, dokładnie tutaj, gdzie siedzimy w tym barze, to mieszkałem po drugiej stronie, tam za tym budynkiem mieszkałem w Kawalerce. W Kawalerce mieszkałem w 2013 roku. Za sam czynsz, za wynajem płaciłem 500 euro plus opłaty. To w 2013 roku jakieś 6,5 stówy mnie kosztowała Kawalerka. Teraz pewnie taka Kawalerka z 7 stów sam czynsz, jak nie lepiej. No, podejrzewam, że jeszcze więcej. Podejrzewam, że jeszcze więcej. 2013 to masz 7, no. 8, 9 lat temu. No, teraz wszystko idzie. Zresztą sami wiecie, nie? Wszystko idzie do góry. Mówisz, że gadałeś jakoś... z Marcinem, ta, że w Polsce mówi tragedia, ta? Tak? Tak, gadałem z prezesem, tak. Gadał, że jest masakra. Nie, się pytał, jak tutaj wygląda, bo w Polsce nie dość, że paliwo poszło do góry, to i właśnie w cholerę produkty poszły do góry. W sklepie. W sklepach, tak. Spożywka. Spożywka i takie inne. No czego tu akurat nie widzę, no bo byłem, robię zakupy, no, delikatnie takie idzie same, odczuć, ale, tak, nie? Ale ogólnie nie idzie tego tak odczuć. Właśnie o to chodzi, no. No i nic, mówi, że będzie wracał niebawem, nie? Na razie jeszcze na studniówce nie był, ale będzie wracał jeszcze niebawem. Jeszcze nie była ta studniówka? No jeszcze nie była, czemu? Nie wiem, no nie wiem, no tam wiesz, termin to przekładają, wiesz, różnie było na początku, nie? No ale już jest spoko, nie? No już jest spoko, no zobaczymy, no. Jak zaraz wiecie, będzie, że ta studniówka jeszcze w grudniu wyjdzie. A kto wie, no oby nie, oby jak najszybciej ją odbębni, żeby wrócił, bo już mu powiedziałem, no, że jak wróci, to pierwsze co jakaś flacha, ha, ha. Czyli dzisiaj pęknie. Jest sobota, oglądacie to w niedzielę, tak. Czyli jutro, w poniedziałek. Już mówiłem na live'ie, 3 osoby przychodzą. No, 3 osoby. 2 z tamtego roku i jedna nowa. Jedna nowa. Mój imiennik podobno, nie? Bo niby Adrian ma na imię, nie? Ale nie junior. No nie. Dobra, zobaczymy kto to będzie. Tak. Zobaczymy co się będzie działo, nie? Dokładnie, mordeczki. A więc zostańcie z nami, nie? Jasne. Dobra, to dopijamy piwo. I mamy jeszcze 15 minut, dopijamy, pogadamy sobie tutaj z Ocharką i za chwilę się gdzieś tam... Zobaczymy. Widzimy, jak nie ze mną, to Ochara na pewno coś dogra. Dokładnie. Dobra, to lecimy. Tamto. Jeszcze łyk za wasze zdrowie, widzowie. Wasze zdrówko, mordeczki. Okej, okay. A więc do później. Aha. Tak, kochani, ja dzisiaj naszła nas ochota na Burger Kinga. Nie wiem tak naprawdę, kiedy ja ostatnio jadłem Burger Kinga. Z parę lat temu. I dzisiaj naszła nasza ochota. Zobaczcie, jaka bułeczka. Pewnie też kasacie nieraz. Zacnie wygląda. A zaraz spróbuję, jak smakuje. Oczywiście to nie wszystko, bo ja to jak świnia normalnie. Zobaczcie tego żarcia. Serowe frytunie. No i jeszcze dodatkowe kanapki w razie W, żebym nie chodził głodny. Zobaczcie. I dalej nam świeci słoneczko. No nie chcę wam smaka robić, no ale kurde, zamówiliśmy coś a la nuggetsy z serem w środku topionym i z kawałkami szczypiorka. Powiem wam, że zajebiście wchodzą, robią dobrą robotę. Jak będziecie kiedyś w Burger Kingu, to polecam. A la nuggetsy z serem w środku i z szczypiorkiem, tak dokładnie. No normalnie aż nie mnie wysłowić, bo aż mi ślinka leci, jak na to patrzę. Dobra, strzałam dalej, mordeczki. Zobaczcie, drodzy widzowie, przechodziłem, zaplątała się tu koza w łańcuch, próbuję ją uwolnić, bo ona jest pod prądem. Zobaczymy zaraz, jak to pójdzie. Trzymajcie kciuki. Kochani, udało się, prąd mnie nie jebnął, koza wolna. Koza na wolności. Tak, zobaczcie, biega, udało się, trochę trzeba było powalczyć, ale daliśmy radę. Dobra, dobry odcinek jest, znikam, trzymajcie się, udanej niedzieli kochani i do następnego. Yo!